Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl. Wśród drużyn, które świetnie rozpoczęły sezon i bicie będą o najwyższe trofea, jest z pewnością FC Albatros. Zespół w 6 meczach ligowych wygrał 5 razy i raz zremisował, awansował również do ćwierćfinału Pucharu Ligi. Zawsze graliśmy nieźle, teraz dołożyliśmy w tym regularność, mówi reprezentant zespołu. Ponadto to, ile jesteśmy warci, okaże się po meczach z czołówką. Zawsze tam graliśmy dobrze, tylko byliśmy nieregularni. Liga może troszkę, tam dwa mocne zespoły odeszły, ale dalej jest poziom na pewno wysoki, ale też dwa doszły, no WSB i Politechnika, CP Jacy też grają w piłę. Teraz czekają nas z nimi 3 spotkania właśnie z tymi drużynami i to dopiero wtedy zobaczymy, czy jesteśmy rewelacją, czy nie. Nasza kamera odwiedziła Spartana przed meczem Albatrosa z Fidaszem w ramach Pucharu Ligi. Fidasz to mistrz 10 edycji. Czy łatwo jest obronić ten tytuł? Ciężko jest obronić tytuł. Dopiero kilka kolejek za nami. Liga pokazała, że jest kilka drużyn, które chcą walczyć również o zwycięstwo, więc myślę, że to nie będzie łatwe zadanie. Aczkolwiek nie poddajemy się, będziemy walczyć i starać się zdobyć ponownie mistrzostwo. Fidasz do tej pory zanotował 2 zwycięstwa, remis i porażkę. Odpadł również z Pucharu Ligi. Co ciekawe, przegrał w lidze i w pucharze z FC Albatrosem. To na pewno niewymarzony początek ligi, ale z drugiej strony jeszcze sporo meczów, w których można poprawić ten dorobek. Początek taki średni w naszym wykonaniu, zwłaszcza ten pierwszy mecz, taka troszkę pechowa porażka właśnie tu z drużyną Albatrosa. Ale myślę, że z gry nie odstawaliśmy za bardzo, więc znamy swoją siłę, wiemy, że możemy powalczyć. Brakło paru detali, żeby tych punktów było więcej i wtedy nasza sytuacja w tabeli też byłaby lepsza, aczkolwiek mamy jakiś tam kontakt z czołówką cały czas, więc myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji. W 11 edycji Spartana doszło kilka nowych zespołów, ubyło również parę ekip, które podwyższały poziom ligi. Taka rotacja wychodzi wszystkim na dobre, zauważa najdokładniej oglądający wszystkie mecze arbiter zawodów. Dzięki temu, że jest pewna wymiana drużyn, można powiedzieć, że jest taki poziom powiew świeżości. I myślę, że nie jest dobrze, jak drużyny znają się dłuższy czas, grają cały czas ze sobą ci sami piłkarze. Dzięki temu, że nastąpiła pewna wymiana, można powiedzieć, że nastąpił dopływ świeżej krwi i to myślę, że wpływa na atrakcyjność rozgrywek. Wyniki Spartana oraz informacje o lidze dostępne są na stronie www.spartancup.pl. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.